Witam i zapraszam do oglądania programu, a w nim m.in. Sztandar Rady Miasta uhonorowany, 15 lat MTBS, Dzień Przyjaznych Serc na Krótkiej. W piątek 23 września podczas uroczystej sesji na sztandarze Rady Miasta została umieszczona replika Krzyża Walecznych. Uroczystość poprzedziły wystąpienia księdza profesora doktora habilitowanego Michała Grzybowskiego, który opowiedział o epilogu powstania listopadowego, i doktora Grzegorza Gołębiewskiego, który mówił o wizycie Józefa Piłsudskiego w Płocku 10 kwietnia 1921 roku. Replikę Krzyża Walecznych wnieśli do auli przedstawiciele płockich zuchów i harcerzy. Uroczyście przekazuję na ręce prezydenta miasta Płocka replikę Krzyża Walecznych. Niech to najwyższe polskie odznaczenie wojenne, którym naczelnik państwa, marszałek Polski Józef Piłsudski odznaczył Płock w uznaniu jego męstwa i waleczności, ozdobi sztandar Rady Miasta Płocka i będzie widomym świadectwem chwały naszego miasta. Prezydent przyjął z rąk harcerzy cenny podarunek i przypiął do sztandaru Rady Miasta replikę Krzyża Walecznych. 8 czerwca 1996 roku Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło budowę pierwszego budynku z 55 mieszkaniami na terenie kolonii Zagroda, osiedle Podolszyce Południe. O historii spółki opowiadał film, który obejrzeli goście uroczystości 15-lecia działalności firmy. W tej chwili powyżej 2000 mieszkań to są właśnie mieszkania czynszowe w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Za to Państwu serdecznie jako przewodnicząca Rady Miasta Płocka w imieniu wszystkich mieszkańców Płocka dziękuję i proszę o więcej. 15 lat działalności MTBS to liczne obiekty komunalne, socjalne, ale również przedszkola, w tym nowa placówka na Podolszycach Południe, która swoją działalność rozpocznie we wrześniu przyszłego roku. Jubileusz spółki był okazją do podziękowań i wręczania odznaczeń. Uchwałą Rady Miasta Płocka z 30 sierpnia MTBS nadano medal Zasłużony dla Płocka, który prezes firmy odebrał z rąk prezydenta i przewodniczącej Rady Miasta Elżbiety Gapińskiej. Olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie i potraktować go jako wyzwanie do dalszych działań jeszcze bardziej uderzonych. Kłobukowski tego dnia otrzymał również inne odznaczenia, m.in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. Medalami i odznaczeniami wyróżniono także innych pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Już po raz 9 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej odbył się Bal Przyjaznych Serc. Tym razem pod hasłem Radość jest siłą, wartością i potrzebą życia. Niech ten dzisiejszy dzień będzie dniem pełnej integracji, dniem prawdziwej przyjaźni. Szanowni Państwo, Dzień Przyjaznych Serc nie tylko promuje integrację społeczną, ale również jest doskonałą okazją do prezentacji dorobku artystycznego uczestników zaproszonych placówek, jak również podziwiania kunsztu i różnorodności form twórczości wyrazu artystycznego. Podczas 9 Dnia Przyjaznych Serc osoby niepełnosprawne mogły ciekawie spędzić czas, korzystając z bogatej oferty przygotowanej przez organizatorów. Były występy muzyczne na scenie, konkursy, wystawa prac wykonanych podczas warsztatów. Bardzo cieszę się, że już po raz 9 ten Dom Przyjaznych Serc bije jeszcze mocniej. Cieszę się, że możemy tu razem wspólnie spotkać się, by bawić się, integrować, by pokazywać, jak ważną jest nie tylko integracja, ale jak ważnymi osobami jesteście właśnie wy. Na wrześniowej sesji Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku. Radni zgodzili się też na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat gruntu dla CNH Polska. Teren ma być przeznaczony na plac składowy maszyn produkowanych w firmie. Tematem sesji były także parkingi w mieście. W najbliższym czasie nowe miejsca parkingowe powstaną m.in. w pobliżu targowiska przy ulicy Rębielińskiego. Radni nadali również medal Zasłużony dla Płocka Katolickiemu Radiu Płock. Rozgłośnia świętuje w tym roku 20-lecie swojej działalności. Na osiedlu Borowiczki rozpoczęła się budowa ulicy Skierkowskiego. W ramach prac zostanie ułożona kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia z kostki brukowej, zjazdy do posesji i chodniki. Roboty mają zakończyć się do 15 listopada. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 940 tysięcy złotych brutto. W związku z pracami w terminie od 29 września do 24 października będą utrudnienia dojazdu do ulicy Kaszubskiej. Po raz drugi w Płocku można spotkać się z różnorodną twórczością Stefana Temersona.
Tegoroczna edycja festiwalu Skarpa odbywa się pod hasłem Temerson i język. W programie czterodniowej imprezy znalazło się wiele punktów adresowanych do młodzieży. Był to m.in. panel naukowy w Jagiellonce z udziałem Małgorzaty Sady i Zbigniewa Mańkowskiego, czy warsztaty filmowe na stole trikowym Temersona. Ik hoef u niet te vertellen wat een dichter is, maar ik zal het voor u zingen. In de woorden van de dichter zelf, of beter, in de woorden van zijn woordenboek. Want de tekst van dit lied is de complete. Podczas festiwalu można było także obejrzeć dwa filmy dokumentalne o awangardowym polskim artyście. Pierwszy z nich to Temerson i Temerson w reżyserii Wiktorii Szymańskiej. Twórcą drugiego obrazu, zatytułowanego Temerson i język, jest Erik van Zuylen. Thank you.